Patrząc z tej perspektywy może widać tylko i wyłącznie powstające nowe ekrany akustyczne na trasie Łazienkowskiej po stronie praskiej. Natomiast tam dalej widać już nowe słupy do nowego wiaduktu nad ulicą Paryską. Jak ta inwestycja postępuje tutaj? Zobaczmy to w dzisiejszym filmie. Zaczynamy! Warszawskie inwestycje. Witam Was tutaj, cześć wząż i zapraszam Was teraz na kolejny materiał z warszawskich inwestycji tutaj po stronie praskiej trasy Łazienkowskiej. Kilka dni temu mogliście zobaczyć film o całej trasie Łazienkowskiej, o przyszłości i o tym, co aktualnie się tutaj dzieje. Natomiast w dzisiejszym filmie będę mówić zupełnie o czymś innym. Będę Wam mówić o tym, co tu się teraz dzieje. Na Pradze Południe, bo jak widzicie, w tym miejscu po prawej stronie zaczyna się ulica Międzynarodowa. W tym miejscu jest przystanek autobusowy Międzynarodowa i widać, że no, samochody trochę inaczej jeżdżą. Na lewej jezdni, czyli południowej, widać, że ruch odbywa się w obydwu kierunkach, natomiast po prawej jest tylko łącznie jeden pas ruchu de facto na całej jezdni w kierunku centrum Warszawy. Następnie mamy wiadukt z ulicą Saską. Przystanki autobusowe wyglądają w miarę podobnie jak wcześniej, ale tutaj widzimy, że jakoś to jest tak wszystko rozkopane po prawej. Chwila, gdzie jest wiadukt? No właśnie, wiaduktu nie ma, on został już wyburzony jakiś ładny czas temu. Sam wiadukt prezentuje się, proszę bardzo, tak jak widać właśnie. Ruch odbywa się tylko i wyłącznie po wiadukcie południowym, czyli teraz po lewej stronie znajdującym się. Tam ruch jest za pomocą trzech pasów. Jeden pas to jest buspas, buspas jest w kierunku Ronda Wiatraczna. Natomiast z drugą stronę cały ruch odbywa się, no, jednym pasem. Według mnie to byłoby idealne rozwiązanie tutaj w tym miejscu właśnie dla kontra ruchów, czy inaczej, dla pasów niesymetrycznych, które się zmieniają w zależności od natężenia ruchu. Jest coś takiego wprowadzone już aktualnie na budowie trasy S7 obok Modlina na moście, natomiast tutaj no nie zostało to wprowadzone, domyślam się, ze względów kosztowych, ale byłoby to na pewno lepsze, jeżeli chodzi o samą inwestycję, która będzie realizowana jeszcze ponad rok. Tymczasem co tu dokładnie się realizuje i jak to wygląda? No tak, macie z góry taka, możecie zobaczyć, że ulica Bająska jest aktualnie całkowicie nieprzejezdna, więc to jest tam minus. Następnie ulica Sas Paryska jest przejezdna, ale nie ma aktualnie przejść dla pieszych w każdej orientacji. Natomiast jeżeli chodzi o to, jak wygląda to wzdłuż samej Alei Stanów Zjednoczonych, to możemy zobaczyć, że tutaj nie ma przejść nigdzie właściwie dla pieszych, a rowerzyści i piesi wszyscy muszą de facto korzystać z tej części po prawej stronie, czyli po stronie południowej. Po drugiej stronie ten chodnik pojawia się i znika, na przykład w tym miejscu znika i jest wprowadzony jezdnią, aby dało się mimo wszystko w miarę w ładny i prosty sposób dostać do przystanków autobusowych. Więc to nie jest złe. I ogólnie wszystkie przystanki autobusowe mniej więcej się znajdują w podobnej lokalizacji, albo inaczej wszystkie przystanki autobusowe są, choć w tymczasowych lokalizacjach, jak tutaj właśnie po lewej stronie, gdzie jest specjalnie zbudowany tymczasowy przystanek autobusowy. I ogólnie tamta jezdnia jest głównie dostosowana do tego, żeby tamtędy jeździły autobusy, a nie pozostałe samochody, które powinny jechać jezdnią po prawej stronie, czyli po stronie południowej. Natomiast drogi rowerowe tutaj są w teorii po dwóch stronach, ale de facto po lewej stronie ta droga rowerowa się ucina, jadąc dalej w kierunku Wisły, więc to jest na minus. Natomiast tutaj już też się zaczynają prace kolejne, bo tu też tego trochę się dzieje. Kolejny przystanek, który został wyniesiony na platformę tymczasową, kładka, która pozostaje, no ona nie jest wyburzona, tak samo jak te kładki, które zniknęły z budowy tramwaju do Wilanowa. No i dalej mamy Międzynarodową, gdzie też wjazd jest co najmniej dziwny, jeżeli chodzi o wjazd dla wszystkich użytkowników, pomijając autobusy. No i tutaj na samym końcu możemy zobaczyć, o co właściwie chodzi i czemu aż tak daleko się rozpoczyna ta przebudowa. A mianowicie ekrany akustyczne. Tak, dokładnie. Nie tylko i wyłącznie same wiadukty są przebudowane w ramach tej inwestycji, również ekrany akustyczne się tutaj pojawiają, co możecie zobaczyć w różnych miejscach. Tutaj na przykład jeszcze ich nie ma, ale tu też się będą pojawiać. Niestety ekrany akustyczne same z siebie nie pojawią się we wszystkich miejscach, ale zgadzam się z waszymi opiniami i komentarzami, które się pojawiły pod ostatnim filmem z całej trasy Łazienkowskiej, że to jest idealne miejsce, gdzie można byłoby zrealizować to samo, co przy trasie Łazienkowskiej. Ruch tutaj samochodowy jest naprawdę duży, jest on głośny dla okolicy i w tym miejscu idealnie by nadawały się te ekrany
akustyczne w formie tuneli, tak samo jak to się znajduje na Tatasie Toruńskiej na Brudnie czy na Żoliborzu. I według mnie, faktycznie, zgadzając się z Wami, zgadzam się, że to byłoby idealne rozwiązanie właśnie w tym miejscu. Bo tutaj, jeżeli chodzi o wkopanie całej trasy łazienkowskiej pod ziemię, byłoby to dosyć trudne i kosztowne, natomiast takie ekrany akustyczne na pewno byłyby tańsze, a byłyby efektowne. No i według mnie one zawsze całkiem ładnie wyglądają. Też przy okazji to byłby kolejny element takiej dosyć ciekawej inwestycji zrealizowanej w Warszawie przez miasto, jeżeli chodzi o takie nowoczesne podejście. Natomiast ekrany akustyczne będą tylko i wyłącznie takie standardowe i w niektórych miejscach będą też przezroczyste, żeby można było faktycznie zobaczyć, co tam się znajduje i żeby z okien nie patrzeć na ścianę, a żeby patrzeć chociaż na samochody, nawet jeżeli będą trochę ciszy. Natomiast jeżeli chodzi o sam wiadukt, no to on został wyburzony. Stary wiadukt jest w całkiem dobrej kondycji jeszcze, w sensie on jest w złej kondycji, tak? Natomiast nie jest aż takiej złej, żeby nie mogły po nim jeździć samochody i autobusy. Natomiast widzimy, że tutaj faktycznie słupy się utrzymują od starego wiaduktu, a nowe się już pojawiają. I nad nowymi teraz lecimy. Też przy okazji zwróćcie uwagę, że po lewej stronie widać dokładnie ten stary wiadukt i on jest przedzielony na pół, w sensie tam część jego musiała być też wyburzona, bo de facto te dwa wiadukty stanowiły jedność. No i właśnie w tym miejscu to dosyć mocno widać. No te słupy oczywiście stopniowo się robią coraz wyższe, no bo trzeba wyjechać na górę, bo sam most też jest trochę wyżej posadzony. No i tak samo jeżeli chodzi o wiadukty na trasie łazienkowskiej na Grykoli, one też tam stopniowo wchodzą do góry, o których powinien się pojawić film najprawdopodobniej niedługo, chyba że to będzie już podsumowanie, to wtedy może trochę później. Natomiast będę go nagrywać jeszcze w najbliższych dniach, jeżeli mi się uda uzyskać wszystkie pozwolenia. Tymczasem tutaj, patrząc od tej strony, możemy zobaczyć, że no tak ślepo to się wszystko kończy w tym miejscu, prawda? Natomiast tu jeszcze jest jeden z elementów podziemnych, tam pewne rury trzeba przebudować i przekopać i aktualnie to też jest w tym miejscu realizowane. Natomiast sam wiadukt niedługo będzie się prawdopodobnie pojawiać w miejscami z pierwszą płytą nową samego wiaduktu, no bo widzimy wszędzie, że już mniej więcej podpory, czyli słupy, są na miejscu. Przyczółek jeszcze powstaje, krańcowy w tym miejscu, po tej stronie, natomiast po drugiej stronie przyczółka jeszcze jakkolwiek nie ma. Sama inwestycja będzie jeszcze trochę realizowana, bo ma się zakończyć do czerwca 2025, jeżeli chodzi o wszystkie prace, więc jeszcze chwilę poczekamy, natomiast co ważne, no to już aż tak dużo tego nie pozostało. Jeżeli chodzi o elementy spektakularne, to za chwilę się zacznie faktycznie budowa tej całej nowej płyty wiaduktu. Więc tak wygląda cała ta inwestycja. Jeżeli taki materiał Wam się podobał, to zostawcie łapkę w górę. Jeżeli chcecie zobaczyć więcej materiałów, kliknijcie subskrybuj i ten dziwny dzwoneczek. I do zobaczenia wkrótce w kolejnych materiałach na moim kanale. Zachęcam też Was do zostania partnerami Awiznosza i przypominam Wam, że partnerem całego kanału jest aktualnie Koleo. Więcej filmów kolejowych niedługo. Na razie trochę warszawskich inwestycji, które udało mi się nagrać jeszcze zanim było tak strasznie zimno. I teraz Wam właśnie pokazuję to wszystko, jak to wygląda. W najbliższych dniach kolejne filmy to będzie Ordona, Jana Kazimierza i coś tam na granicy Piastowa i Pruszkowa. Cześć!